pomysłem przeprowadzenia kampanii społecznej motywującej mieszkańców do regularnej jazdy na rowerze wyszła do prezydenta Suwałk radna Anna Ruszewska. Chce zachęcać suwalczan do takiej formy przemieszczania się nie tylko w okresie dostępności suwera, ale także w czasie, w którym temperatura powietrza nie zachęca do rowerowych przejażdżek. Jej zdaniem tego rodzaju komunikacja przyczyniłaby się do uzdrowienia stylu życia i zwiększenia tzw. mikromobilności. Radna Ruszewska uważa, że zachętą mogłaby być na przykład specjalna gra dla mieszkańców, pozwalająca na zbieranie punktów przyznawanych za codzienne rowerowe eskapady. Jak wskazuje, nie tylko osoby indywidualne mogłyby brać w rywalizacji udział, ale także mogłyby do tejże rywalizacji przystąpić lokalne firmy, stowarzyszenia czy szkoły. W obecnej sytuacji rower przeżywa swoisty renesans. Jest nie tylko jednym z najszybszych, ale i najbezpieczniejszych środków transportu w czasie pandemii, uzasadnia swą propozycję radna. Z interpelacji nie wynika, czemu miałyby służyć zbierane punkty, ani żadne szczegóły potencjalnej miejskiej gry czy rywalizacji. Jedyną korzyścią, choć niewątpliwie istotną, wskazaną w dokumencie, miałaby być codzienna porcja aktywności fizycznej, budującej odporność i zmniejszającej ryzyko chorób serca. Czy to dobry pomysł? Czekamy na Wasze opinie.